Witam serdecznie moją społeczność Admin Akademia w kolejnym vlogu. No i w każdym razie trochę jak widać lekko ciemniej. Mam nadzieję, że nie będzie na końcu zbyt ciemno, żeby było cokolwiek tu widać. No ale teraz tak, jakiś temat trzeba na odcinek, więc gdzieś wcześniej już wspominałem o takim ciekawym artykule i zanim nie zapomnę, nie uleci mi z głowy, a to taki ciekawy, fajny, kontrowersyjny temat mimo wszystko, artykuł, który się nazywał Życie bez tarcia. Można wpisać wujka Google i go sobie przeczytać na spokojnie, bo on się bardzo fajnie zaczyna i zaczyna się motywująco dla wszystkich tych, którzy chcieliby zostać tymi informatykami w przyszłości, tak? Że w Polsce rodzi się nowa klasa ludzi. Ten artykuł już trochę ma, bo on jest 2015, jeżeli mnie pamięć nie myli, w każdym razie. Więc ten artykuł trochę już ma, ale mówię, bardzo się fajnie zaczyna, więc jakby wziąć ten pierwszy akapit, no to on jest bardzo motywujący, tak? Że właśnie taka klasa, elita ludzi, którzy nie mają tego problemu, co wszyscy inni, tak? Bo zarabiają średnio, nie wiem, 6 tysięcy miesięcznie. I jeszcze mało, jeszcze marudzą, bo nie chcą etatu, bo tam między innymi też w tym artykule o tym jest. No więc w każdym razie, więc jeszcze raz, nazywa się Życie bez tarcia. Ja w każdym razie w kontekście pewnych tez, które tam są, bo one tak do nas dotyczą, one są ciekawe i kontrowersyjne, te też coś niecoś wypowiem i zachęcam do dyskusji potem na kanale. Ja tak szybko przekażę, oczywiście, co chciał jeszcze przekazać autor, to czasami jest inna historia, bo my też, ja myślę, że ja coś chcę tu przekazać, niektórzy mnie słuchają i być może odbierają to trochę inaczej niż to, co ja faktycznie chciałem przekazać. I tak bywa. Więc ja mogę sam powiedzieć to, co ja z tego artykułu wyciągnąłem, że w takim streszczeniu teraz, jak się go przeczyta, że właśnie powstała grupa osób, taka grupa zawodowa, która jest wyalienowana od reszty społeczeństwa. No i pewnie nie jedyna, jakbyśmy tam weszli z tym autorem w dyskusję, bo myślę, że takich jest więcej, bo to mniej więcej wygląda później tak, że każda grupa, która już ma trochę lepiej, to ona jest wyalienowana, bo nie rozumie całej reszty. Tak, no mi jeszcze tam nawet brakowało, bo mimo wszystko pewnie takiej intencji autora nie było, ale że trochę nawet tego, że my jeszcze wykorzystujemy tą grupę, która zarabia mniej niż my. Aczkolwiek, mimo wszystko, żeby nie było, ten artykuł bardziej pił do tego, że, i tu akurat mogę się pewnie potem zgodzić, że czasami niektóre osoby, które w Polsce pracują, robią wszystko, żeby właśnie jak najmniej płacić w Polsce i tak dalej, no bo przecież jeszcze trzeba więcej wyciągnąć, a na końcu jeszcze najlepiej te osoby stękają i marudzą, że jaka to jest służba zdrowia w Polsce i jak tak to może tu wygląda. Ja powiem, że tego kompletnie rozumiem, no bo to w końcu też chyba osoby inteligentne, więc mogą zrozumieć, że jeżeli robią wszystko, żeby tu nie płacić, a potem stękają, marudzą, że służba zdrowia jest nie tak, bo na nią nie chcą płacić, to ja tego nie kumam, o co komuś chodzi, nie? W każdym razie, bo to jest jakieś takie jakby nielogiczne. Dobra, w każdym razie podjeżdżam do bramek, stąd zwracam uwagę, bo tutaj się pchają wszyscy na ten lewy pas. Ogólnie dobra, w każdym razie więc tak, taki jest trochę wydźwięk też tego artykułu, żeby właśnie, że my też jesteśmy wyalienowani, bo szukamy różnych form zatrudnienia takich, które nie przysposabiają temu krajowi dochodu i inni nie mogą też korzystać z naszej pracy, więc tam jest parę takich argumentów. Tak, no więc dobra, teraz tak, spróbując systematyzować te elementy, które ja tam w każdym razie jakieś tam lekko ciekawsze znalazłem. To po pierwsze, tak, to co ja wyciągnę, które było między słowami, może nie takie na wprost, nie wiem, czy ja to tak wyczytałem, czy tak to jest, że właśnie, raz, że jesteśmy wyalienowani, nie rozumiemy całej reszty. Zresztą akurat te argumenty, powiem, że się pojawiają dość często i właśnie to w kontekście, szczególnie mam wrażenie od jakiegoś tam czasu, w kontekście tak zwanych tych elit, które zarabiają trochę więcej niż, tak powiedzmy, większa część społeczeństwa. I od razu, no to... Bo, tak? Natomiast ja powiem tak, no dobrze, że akurat tam autor jeszcze nadmienił, że faktycznie to jest grupa zawodowa, jak mówimy o informatykach, ciężko pracująca. No to dobrze, że to również rzucił, bo niestety większość, mam wrażenia, naszych obywateli to jednak takie właśnie, że dużo zarabiają, nie wiadomo co jeszcze chcą i tak dalej, tak? No i z czym ja się do końca zgodzić nie mogę, bo w każdym razie
I wiem, że argumentacja, bo ja powiem, jaka jest argumentacja. Bo oni nawet też mówią, okej, ciężko pracujecie, ale ja też. To dlaczego ty masz zarabiać 6, ja mam zarabiać 2? Tak? Gdzie tu jest sprawiedliwość? Ja odpowiadam, gdzie jest sprawiedliwość. Tak? Bo i to jest moja argumentacja, chociaż ona do większości nie trafia. Że ciężka praca, to nie chodzi tylko tu, dzisiaj i teraz, że ja pracuję 14-15 dziennie. Tak? Ciężka praca to jest przez całe życie. Że ja w tym momencie takie, a nie inne wybory dokonywałem na etapie szkoły podstawowej, liceum, studia, że na takie, że nie na te łatwe, tylko na te trudne, no to całe życie to jest praca, a nie tylko tu, dzisiaj, teraz. Jak my podsumujemy, to nagle się okazuje, że wcześniej, no to mu się niewiele chciało. Ja wiem, że to jest później też problematyczne, bo jest powiedzieć tak, wie pan, tylko że ja byłem wtedy dzieckiem, ja nie rozumiałem. Ale to co ja mam na to poradzić? No przykro mi, no niestety dzieci w przyszłości ponoszą konsekwencje swoich wyborów. I z drugiej strony ja czasem gdzieś tam mówię, że jak się popatrzy szczególnie na przykład na dzieci, które są, nie wiem, gdzieś tam w biednych krajach i tak dalej, dziesięciolatkowie, którzy pracują, muszą trzymać rodzinę, to się okazuje, że one jednak potrafią dorosnąć. A czasami mamy 30-latków, którzy zachowują się nadal jednak jak dzieci. Więc ja nie wiem, czy to jest tak tego. Po prostu my odsuwamy, bo my nie chcemy. Bo taką mamy, bo ogólnie człowiek ma naturę leniwą, o sobie też w tym wypadku mówię, bo taka jest natura ludzka. Więc nie możemy rzucać na kogoś to, że nam się kiedyś nie chciało. A teraz ja zawsze odpowiadam tak. I to też jest argument taki ciężko trafiony. Ale jaki problem, tak, żebyś ty został informatykiem? Jeżeli mówisz, że tak zarabiałem, tak nie wiem, lekarzem, nauczyciel, bo później, jak oni to mają, tak? Mówię, to nie wiem, a jaki masz problem, żeby być nim? Jeżeli mają tak rewelacyjnie, to idź i bądź nim. To nie, a okazuje się, że to, bo to nie jest takie proste. Zostać tym lekarzem, jaka to jest dopiero nauka katorżnicza. Informatykiem też, no nie uśmy się, to co ja w tych odcinkach mówię, to, że i będę powtarzał, poświęconego czasu nie da się oszukać, tak? Możemy kombinować? Nie, tu się nie da oszukać, to jest fakt. Koniec, kropka, tak? No więc, no i to jest problem, dlaczego nie każdy zostaje jednak informatykiem. Bo albo poświęci ten czas, albo go nie poświęci. Większości się nie chce, tak? I to jest trudniejsze i tak dalej. Natomiast tu nie ma reglamentacji do zawodu. Kto więc mu broni, tak? Ja tego nie rozumiem, tak? Tych w każdym razie argumentów. Każdy może zostać, ale musi się liczyć z tym, że to jest coś za coś. Natomiast jeżeli sobie taki, a nie inny wybór dokonuje, no to cóż, to jak mi się przypomina w takim kontekście akurat pewna osoba, nie wiem, czy gdzieś nawet nie nadmieniałem w którymś odcinku jakimś, w każdym razie po studiach dziewczyna i w każdym razie nagle argumentacja rodziców, co to za kraj, bo ona nie może znaleźć pracy w zawodzie. No ja przepraszam, ale gdzie był rozum, kiedy się wybierało studia, bo co? Bo teraz polskie społeczeństwo ma może najlepiej wykreować etat, no bo ktoś ma pracować w zawodzie, który sobie gdzieś tam poszedł na studia. No nie no, to a gdzie głowa wcześniej? Ja wiem, że teraz i tak samo, teraz może być druga kwestia trudniejsza, tak? Panu łatwo mówić, bo pan jest informatykiem, tak? W kontekście, na przykład ja mówię czasem przekwalifikowania się. Natomiast ja, żeby nie było, tak? No, ja nie widzę problemu, że dzisiaj jest informatykiem, jutro się przekwalifikowuje. Wiem, i mało, to nie jest tak, że jak informatyka z dnia na dzień jest nagle takie łubudu, atomówkę spuścili, tak? Że nagle informatyka od dnia dzisiejszego już jej nie ma. No nie, z reguły już z jakimś wyprzedzeniem widać, że w tym zawodzie będzie coraz trudniej. A jak widzę, że będzie coraz trudniej, no to pytanie, czy nie jest sensowne, żebym zaczął się coś zastanawiać i coś z tym robić, no? I może się przekwalifikować, tak? Tak, nawet mając 40-50 lat, może mi łatwo mówić, dobra, 40 już mam, tak? To może mi łatwiej mówić i myślę, że do 50 dojadę i zresztą jak gdzieś, chyba poprzednio gdzieś, gdy mówiłem o grupie 50+, to była grupa, która udowadniła wszystkim dookoła, że można i się chce, naprawdę, tak? Więc tu znowu argumenty dla mnie nie do końca są wtedy trafione, bo ta grupa udowodniła, że lepiej się uczyła niż 20-latkowie. Lepiej.
tak, to był, zresztą koledzy, którzy ze mną tam prowadzili zajęcia na studiach podyplomowych, powiedzieli, że to były najfajniejsze zajęcia, jakie w życiu mieli. Nie wiem, chyba, że do tej pory coś jeszcze się zmieniło. Tak, z 50+, tak, więc do mnie ta argumentacja nie trafi. Po prostu musimy się przyzwyczaić, że no życie to praca, zmiany i tak dalej, tak. I nie można psioczyć, bo tam jest. No to zostań informatykiem, poświęć trochę na to i wtedy będzie Ci się żyło lepiej. Wiem, że to jest kontrowersyjne, to gdzieś tam to, co mówię, ale też trochę chcę, żeby to motywowało mimo wszystko do pracy, pokazując, że no jednak tak poświęconego czasu oszukać będę do znudzenia, tak, nie da się oszukać i tak dalej, tak, więc natomiast każdy jest kowalem swojego losu, tak, i nie może mi w tym momencie wygadywać, że mnie się żyje lepiej, ble, 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 a on ma gorzej i właśnie tak jest dobrze, że mnie się należy zabrać, a jemu dać. No ja się z tym nie zgadzam, zwyczajnie, tak. Gdzie miał głowę, jak dokonywał wyboru? Oczywiście mogę się zgodzić, że na przykład ten zawód dany jest niedofinansowany, bo wiele takich jest, aczkolwiek powiem, że te większości, które mnie po głowie chodzą, to niestety jest służba publiczna, tak, bo u nas jest chroniczne niedofinansowanie służby publicznej, z czym ja osobiście mam bardzo duży problem i winię za to całe społeczeństwo polskie. I to, że doprowadzają kraj do takiego, a nie innego stanu. Tak, mimo wszystko. Znowu patrz, bo w poprzednich odcinkach gdzieś mówiłem, mam ósmoklasistę w domu i odlot total w każdym razie. Ci, którzy mają, to coś może na ten temat w każdym razie wiedzą. No, dzisiaj przykład też, czytałem, kolejki są te. Kolejki jak za PRL-u nie widzieli takich. Do lekarza i mało u lekarza się dowiadują, że dostaną zaświadczenie na 1 listopada. Tak, zaświadczenie do technikum, do branżówek, bo żeby przyjąć, musi mieć zaświadczenie, że się nadaje do zawodu. Tak, tylko że problem polega na tym, żeby się do 24 lipca przyjąć. Tak, to nam właśnie tak nasza elita rządząca w tej chwili sprawiła. Która by nie było, bo ja nie jadę w tej chwili po obecnej elicie rządzącej, żeby mnie nikt tak w tej chwili nie mówił, bo ja będę mówił to o każdej, która będzie miała takie głupie po prostu pomysły. Co najwyżej problem polega na tym, że my takich, a nie innych wyborów dokonujemy, albo jeszcze gorzej, nie dokonujemy w ogóle wyborów, tak? Bo mamy to gdzieś w nosie, a potem nasze dzieci niestety przez to na przykład muszą cierpieć. Bo przecież jakie to ma znaczenie? Tak? No właśnie w tej chwili widać, czy ma znaczenie, czy nie ma znaczenia, choćby po reformie edukacji. Choć mam wrażenie, że większość społeczeństwa nie zrozumie problemu reformy edukacji. Dobra, ale zaraz teraz schodzimy na politykę, a nie o to mi chodziło. Tak, więc w każdym razie, to tak w kontekście pewnej części argumentacji w tych życiu bez starcia, które było tam między zdaniami, bo tam było to między zdaniami w ramach tego życia bez starcia, że my jesteśmy taką trochę kastą, elitą, która nie rozumie reszty społeczeństwa, alienuje się od nich, bo oni są nieudacznikami i tak dalej. Ja nie nazywam nigdy nieudacznikiem i nigdy nie nazwę. Ja tylko mogę powiedzieć tylko tyle i to, co mówię, że takich, a nie innych wyborów dokonał i niech mnie nie wini za konsekwencje swoich własnych wyborów, tak? Bo można je zawczasu jednak przewidzieć. To nie jest tak, że się ich nie da przewidzieć. Jeżeli to, co ja mówię, odcinka, poświęcę sporo czasu, nawet zanim pójdę na studia, żeby wiedzieć, gdzie idę, jak idę i tak dalej, i na wybory, które dokonuję, telefon jednak jasny gwint miesiąc każdy spędza, zanim kupię, tak? A poważnych wyborów to nie może. No tego nie rozumiem też, tak? Na przykład, więc... Więc nie może mi winić dana osoba za to, że takie, a nie inne wybory dokonała. I że nie wiem, bo mnie się żyje lepiej. Bo ja w te wybory dokonałem po prostu w sposób, no, może bardziej świadomy widocznie, nie wiem, tak? No wiem, no może mnie jeszcze się poszczęściło, bo robię to, co lubię. Aczkolwiek powiem, że ja mam taki charakter, że pewnie gdybym inne rzeczy robił, też bym, znaczy, nie mówię, że wszystkie, tak? Ale dużą część innych również bym lubiał, tak? Ogólnie, więc... Bo taki akurat mniej więcej mam charakter. Wiele różnych rzeczy robiłem, nieinformatycznych, też je lubiałem. I żadnego problemu mnie to nie rodziło, tak? I ciężką pracę jakoś jest. Zresztą tak co do ciężkiej pracy, że tej jestem nauczony, bo gdzieś tam w poprzednich odcinkach, bo różne czasem argumenty zaraz wiem, że padają, bo jestem też wyalienowany, to na przykład do dnia dzisiejszego na, uwaga, Placu Krakowskim w Gliwicach, jak ktoś będzie chciał w nocy, może wyciągnąć płytę chodnikową, z boku są podpisy JK. JK od Jarosław Karcewicz, bo ja je robiłem, tak, pracując latem jako student, żeby sobie dorobić, a nie jechać na jakieś super wakacje, tak, bo
Jak mówiłem, w każdym razie też z jakiejś super bogatej rodziny nie pochodzę, przy czym no, to co rodzicom na pewno jestem wdzięcznym, to za edukację, bo to no, najlepsze, co chyba w sumie też rodzice mogą dać. I może to dobrze, bo pytanie, czy nie jest lepiej dać wędkę, tak, a nie ryby. Tak, bo nawet wtedy w życiu się lepiej wszystko docenia, kiedy jednak dostanie się wędkę i za jej pomocą coś się osiągnie, a nie tak po prostu się dostaje wszystko kawa na ławę. Choć na pewno dla niektórych jest tak łatwiej, tylko czasami się to źle kończy. Dobra, ale to inna dyskusja. Dobra, więc to jest jedna część tego, co w życiu bez tarcia, w tym artykule w każdym razie ciekawym było. Natomiast druga część, która mówiła, i tu się więcej mogę powiem, że zgodzić, jeżeli chodzi o kwestię tego, że informatycy dobierając formę zatrudnienia, jaką jest działalność gospodarcza, mało jeszcze, nie w Polsce, tylko w innych krajach, bo tak zachęcają samych informatyków, nawet firmy ich zatrudniające, i że nie płacą tu podatków i tak dalej, te wszystkie kombinacje, i że to też jest forma walianowania, to tu się akurat zgodzę, tak, z autorem, bo uważam, że tak nie powinno być, tak. No, znaczy ja się uznaję za patriotę mimo wszystko, żeby nie było. Dlatego między innymi nie chciałem też wyjeżdżać z tego kraju. Jeden z jakichś tam różnych powodów. No i biorąc pod uwagę ten stan rzeczy, to jakiś jeden argument, to uważam, że logiczne jest, że i powinno się karać wszystkich tych, którzy żerują na innych w Polsce, a korzystają, bo żerowanie znaczy tak. Płacę tam, ale korzystam ze służby zdrowia tu, z edukacji tu, bo takich wiele, wiele osób znam, którzy tak na różne sposoby kombinują, bo da się u nas tak wykombinować. I to nie tylko informatyków dotyczy tak naprawdę. I uważam, że to jest zło i to powinno być ukrócone. Tak? Bo w tym momencie żeruje na nas taka osoba, na nas wszystkich, i mi pytanie, jakim prawem. I nie interesują mnie tu te dyskusje, bo tam można lepiej tutaj tego, nie, ale przepraszam, a jeszcze mało to, co powiedziałem na początku, a jeszcze taka osoba ma czelność i wychodzi marudzi, jaka to jest służba zdrowia albo edukacja w Polsce. Nie, no to już jest w ogóle już jakieś kompletne w tym momencie horrendum. No, zaczyna się robić, mówiłem, ciemno i zaczyna być mnie ledwo widać, ale jeszcze coś mnie widać, tak? To jeszcze trochę myśli dokończę. Więc będzie trochę ciemniejszy odcinek. Ale w ramach podcastu słychać, co mówię. To najważniejsze. No, a kontrowersyjny chyba trochę bardziej niż inne ten odcinek. I będziecie mogli na mnie wylewać, co tam uważacie za słuszne. Więc ja osobiście sam, nawet gdybym miał możliwość, tak, żadnego etatu w Czechach, na Słowacji, w Wielkiej Brytanii, na, nie wiem, tam Cyprze i tak dalej, bym nie zrealizował, bo uważam, że to w tym wypadku... No jest niepatriotyczne i można mnie się teraz kręcić, że ale dziwak, nie? I dwa, mam świadomość, że to, że moje dziecko przechodzi na przykład gehennę w szkole, to może być powodem tego, że właśnie takie głupie, durne pomysły ja mam. Tak, bo niestety służba publiczna w Polsce, nie wiem dlaczego większość tego nie umie, nie potrafi zrozumieć, jest finansowana przez nas. Więc jeżeli my kombinujemy, jak tego nie płacić, to znaczy, że sami doprowadzamy usługi publiczne do takiego stanu, w jakim są. A ja dlatego może się na tym denerwuję, bo niestety w tych usługach publicznych też pracuję na swojej macierzystej uczelni, tak, Politechnice Śląskiej. I widzę i wiem, do czego doprowadzają właśnie tego typu pomysły. I że człowiek jakby chciał, to nie jest wina niczyja, ani żadnych pracowników tej instytucji, że to wszystko mogłoby przecież wyglądać inaczej. To sami ludzie zgotowali mnie, nam, pracownikom i sobie na końcu ten los, to się okazuje, tak, ogólnie, i sobie ten los. I potem się jeszcze wylewa wiadro pomyj, tak jak niedawno nauczycieli po strajku. Teraz to, co w każdym razie ostatnio słyszałem, to właśnie w Warszawie nauczyciele pokazują, co na ten temat myślą, tak. 10% będzie założenie braku od 1 września nauczycieli, kto będzie uczył dzieci, nie wiadomo, bo oni sobie znajdą pracę, tak? Jak już przecież w końcu są tak bardzo niepotrzebni. No natomiast, i to jest taki przykład zresztą tego problemu usług publicznych, tak? Gdzie ja mówię, że wszyscy mówią tak, no dobra, ale nauczyciel dyplomowany zarabia tam, nie wiem, nie pamiętam, 3,5, nieważne. Ale ja mówię, dobra, ale tu nie chodzi o dyplomowanego, tu chodzi o tych na samym dole, co zaczynają. 1700 na rękę, przecież to jest jakaś żenada. Tak? W naszym kraju na nauczyciela je ma chodzić, iść uczyć nasze dzieci. No coś jest nie tak. Więc to, że my nie płacimy podatków, to powoduje, że doprowadzamy do tego stanu. I ja tu się z autorem zgodzę.
tak? Że jeżeli informatycy, ale to dotyczy nie tylko informatyków, coś takiego realizują, to należy to piętnować, tak? I jeżeli się w takiej formie alienują, to to jest złe, tak? Więc dlatego tutaj podzieliłem tą moją wypowiedź na dwie części. Był mój artykuł dość ciekawy, odnoszący się do nas informatyków i paradoksalnie, mimo tego, że on już ma 4 lata, to wydaje mi się, że on w ogóle nie stracił na świeżości mimo tych 4 lat, bo wszystkie problemy w nim zawarte w sumie nadal się, można powiedzieć, tak, są aktualne na dzień dzisiejszy. Dobra, trochę się wypowiedziałem, ciekawostek, pomarudziłem, bo jeszcze jestem na etapie takim, że czy moje dziecko ma już święty spokój, tak jako ciekawostka, jeżeli chodzi o tą wybór liceum. No więc, jak gdzieś już mówiłem w poprzednim którymś odcinku, że wybrało akurat, które chciało, wszystko fajnie się jemu skończyło, udało się i tak dalej. No okej, no dobrze, że tak się akurat udało, natomiast jest inna kwestia, że ja rozumiem tą całą resztę, która niestety musi tą gehennę przeżywać. Ja po prostu akurat to obserwuję i widzę, bo namacalnie to widzę i po prostu robią mnie się wielkie oczy. Jaż nie mogę wierzyć w to, co widzę. No problem polega na tym, że niestety tylko pewna część społeczeństwa to widzi i chyba jest w stanie zrozumieć, w czym jest tak naprawdę problem, tak? Bo większość nie rozumie, ale za to się cieszy, że do kabziurki wpada kolejne, tak, coś. Niestety. No a szkoda, że może to właśnie nie poszło na edukację. Szkoda. Albo może na służbę zdrowia. Tak, żebyśmy nie musieli przechodzić tego, co przechodzimy. Zresztą paradoksalnie, notabene, ktoś się dzisiaj śmiał, że problem właśnie służby zdrowia spotkał się z problemem edukacji, jeżeli chodzi o te kolejki przyszłych teraz tych adeptów techników i branżówek, że oni się spotkali z tym problemem, no bo dlatego stoją między innymi w kolejkach i tak dalej, bo nie ma zwyczajnie lekarzy, tak, więc stąd jest problem i nie wiadomo, jak się to wszystko jeszcze tam pokończy, jakie będą problemy. Ciekawe, co powymyślają, ale pewnie jakoś akurat ten problem zejdzie, tylko co trzeba przeżyć, jaką gehennę, no to jest już inna historia. I my w tym momencie, informatycy, którzy wyprowadzamy się z działalności gospodarczą poza ten kraj, właśnie komuś taki los realizujemy. Mówię, tu się zgadzam z autorem, że w tym momencie te osoby żerują na reszcie społeczeństwa, bo tu w końcu żyją, tak? I w jakimś jednak w jakiś sposób żerują jednak na reszcie społeczeństwa. I mnie nie tłumaczy. Chociaż możecie tu argumenty wrzucać, jakie tam uważacie za słuszne. Każdy ma oczywiście swoje zdanie, swoją opinię. Ja jeszcze raz, ledwo mnie już widać, zachęcam do tego, żeby się tu kłócić, tak? Ale w sposób konstruktywny. Ogólnie, bo jeżeli będą komentarze, które będą ad persona i tak dalej, będę usuwał, piętnował. My mamy się sprzeczać w sposób kulturalny, pokazać, jak wygląda właśnie elita, niech będzie, tego kraju i że w sposób normalny, ludzki można się pospierać fajnie i coś dobrego z tego jeszcze może wyniknąć. Bo ja nie mówię, że zdania nie zmienię, tylko tak mnie moje doświadczenie życiowe w każdym razie mówi i podpowiada ogólnie. Dobra, mam nadzieję, że jakoś tam za dużo polityki w to nie wyszło, bo nie taka moja intencja. Nie chcę tutaj dyskusji politycznych jakichś urządzać, tylko czasami niestety my nie żyjemy w próżni. Na tym też polega problem, że nie żyjemy w jakiejś próżni, mimo tego, że komuś się tak może wydawać. I prędzej czy później, niestety czasem ten brak zainteresowania polityką, ja mówię, że jednak też nas dotyka, bo korzystamy właśnie z usług publicznych. Przecież politycy są odpowiedzialni za przede wszystkim usługi publiczne w tym kraju. A my z nich korzystamy codziennie, no. No więc to my sobie gotujemy ten los, nawet nie idąc do wyboru. Jak ja wiem, że czasami którzy tam później mówią, no ale na kogo tam wybierać, tam jedno gorsze od drugiego. Ale czasami zostaje kwestia wyboru mniejszego zła. No może być jeszcze gorzej, nie? No to jest na tej zasadzie i to też jest jakiś mimo wszystko wybór, no bo no niestety, ja też powiem, z mojej perspektywy to na dzień dzisiejszy faktycznie jest wybór mniejszego zła, szkoda. Ale to też powiem, że jakbyśmy skończyli, gdybym politycznie wszedł w dyskusję, to moja argumentacja jest taka, że to znowu my, Polacy, to zgotowaliśmy, bo oczekujemy taniego państwa i taka jest między innymi moja argumentacja. Także to tanie państwo też jest jakimś tam prowodyrem takiego, a nie innego stanu rzeczy. Dobra, a tanie państwo, jeszcze raz tej drugiej części dyskusji, to wyciąganie działalności gospodarczej poza teren naszego kraju. Tu mam nadzieję, że rządzący
nawet aktualni, którzy mają tendencję do tego, to niech się na tym skupią i niech to faktycznie przykrócą, żeby piętnować wszystkich tych, którzy w naszym kraju podatków płacić nie chcą. Tu się zgadzam. Dobra, i teraz wy możecie jechać w komentarzach na mnie, ale kulturalnie na mnie. Tak, jechać na mnie i tak dalej, co uważacie też za słuszne w tym temacie. Mam nadzieję, że przyszłych informatyków też jakoś, być może jak ktoś kiedyś po prostu będzie miał taką możliwość, to się na tym trochę zastanowi. Tak? W każdym razie, że jestem jakiś może sens, że mimo tego, że mogę, to jednak może tego nie zrobię, bo kiedyś posłuchałem i do mnie to trafiło. Tak? Nie wiem, czy do kogoś to trafiło, bo dla nas jednak jakby pojawiają się euro, dolary, PLN przed oczami, to już się przykrywa wszystko, no ale mimo wszystko może coś trafi, że to tylko pozornie są dla nas oszczędności. Tak? Pozorne oszczędności. W każdym razie, no więc to tak w jednej części. A z drugiej części mimo wszystko z początku był może trochę taki mniej, bardziej miły dla nas, bo polecam jeszcze raz przeczytanie tego artykułu, bo się bardzo fajnie zaczyna, a przynajmniej pierwszego akapitu, bo on jest fajnie motywujący, można sobie wydrukować, powiesić i czytać od jakiegoś czasu, bo on fajnie złożony, jakby nie czytać całej reszty, to motywacja do podjęcia zawodu informatyka. Dobra. Ciemno już jest, że hej, prawie mnie nie widać, też pewnie będziecie na to jechać, ale no to nie będzie, wyjdzie pół podcast. Coś jeszcze mimo wszystko w tym może fajnego, dla jednych fajnego, dla drugich niefajnego. Tak, w każdym razie, zobaczę, ciekaw jestem, ile łapek w dół teraz będzie w kontekście tego, co nawygadywałem, tak, żeby jeszcze było widać trochę na koniec, więc w kontekście tego, co nawygadywałem, a kiedyś tak notabene w swoim samochodzie jechałem, zdradzę, mam Octavię, bo i tak niektórzy wiedzą, kombi, i kiedyś Sofę trzyosobową, uwaga, trzyosobową wiozłem i w każdym razie w samochodzie, ale faktycznie to jeszcze tak jechałem, ale przewiozłem tą Sofę, sam wpakowałem, sam przewiozłem, sam wypakowałem, na styk się zmieściła, także w każdym razie i to się nazywa pakowny samochód, tak, trochę reklamy zrobiłem, nic z tego nie mam ogólnie. Więc tak mi się ogólnie przypomniało, właśnie tak się pokazując tutaj. Fajną frajdę miałem, bo musiałem to chyba, nie wiem, ile tam, 40 km przejechać jednak w taki sposób, ale bezpiecznie przejechać, także to było z głową, tak, mimo wszystko. Jechałem, natomiast nic mnie nie ograniczało, to było z głową, tak na koniec jako mała jeszcze ciekawostka. Dobra, także zobaczymy, ile będzie tych w dół, aż jestem ciekaw i... tych osób, które się nie zgadzają, natomiast chociaż może tak, gdyby więcej nieinformatyków oglądało, tych łapek dół byłoby sporo, tak? A że jednak obecni przyszli informatycy oglądają, to jednak pewnie w dużej mierze gdzieś tam nam trochę łatwiej takie, a nie inne opinie tutaj wyrażać. I może tak na koniec jeszcze wrzucę, bo mi chwila zostało, do pół godziny, które z reguły chcę. To jednak w tym wszystkim, bo może być też takie wrażenie, że ja jadę po całej reszcie społeczeństwa. Właśnie nie, próbuję też przekazać, że ja mam szacunek do całej reszty społeczeństwa, której może się nie tak do końca powiodło i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja uważam, że powinno się dawać wędkę, a na pewno tej sprawiedliwości, ale nigdy świat nie będzie sprawiedliwy. A jeżeli ktoś widzi, że mu niedobrze i tak dalej, no to trudno. Czasami właśnie mówię, no trzeba zmienić. Jak nie będę mógł robić to, co jest moją pasją, czyli sieci komputerowe, nauczanie, to trudno, to zmienię zawód, no zmienię i to zrobię i nie będę na tym bolał, biadolił i tak dalej, no bo co ja mam na... No nic na to nie poradzę. Te biadolenie nic mi nie da, wiem, że mi nic nie da, chociaż na pewno będzie mi przykro, tak, zwyczajnie. Ale wiem, że mi nic nie da, znajdę coś innego, co też będzie mogło być ciekawe, z czego będę mógł żyć. A być może wtedy to, co lubiłem, w ramach po prostu zwyczajnie pasji będę mógł nadal coś po trochu jednak też mimo wszystko realizować, tak? No ale teraz, no, ktoś to musi też robić, no, zgadza się, też taka argumentacja jest, ktoś te wszystkie zawody i tak dalej musi wykonywać, no, ja wiem, ja rozumiem, no i cóż na to poradzić, ja się z tym zgadzam, że wiele, wiele zawodów powinno być inaczej dofinansowanych, moja pełna zgoda, po nikim nie jadę i łączę się bólu i rozumiem w każdym razie, tak samo jak niedawno nauczycieli, też, no, może dlatego, że to akurat pokrewny zawód, ale to nie tylko, że tak, a nie inaczej jest, no ale świat nigdy sprawiedliwy nie był, nie będzie, nic na to nie poradzimy. Ja mogę zachęcać tylko do tego, żeby pokazać w tym wypadku gest Kozakiewicza, tak jak zaczynają to robić właśnie nauczyciele, zmieniając po prostu
zawód. I to jest najlepszy sposób na wymuszenie chyba też zmian widełek płac, bo jeżeli jest problem z, powiedzmy, że może służby publiczne mogą być tu trochę takim miejscem problematycznym, że to może tak nie tak łatwo działać, ale jeżeli w każdym razie jest prawo popytu i podaży, mówi, że jak nie będzie pracowników, to pensje pójdą w góry. Tak? Proste. Tak jest trochę właśnie z IT. Stąd się między innymi też te pensje takie nie inne biorą. Dobra. Pół godziny dojeżdża, w każdym razie, więc ciemno już jest, że hej, bo godzina 21:20, no coraz ciemniej się robi, więc powoli będę kończył, chociaż jeszcze trochę na koniec mnie coś niecoś widać, bo stroję na drugich bramkach. Tak, także koniec tego vlogu z trasy. I no cóż, zapraszam już potem gdzieś na następny odcinek tego naszego cyklu, który mimo wszystko, mam nadzieję, że jest fajny i ciekawy.